Hello, witam bardzo serdecznie. Cześć, Rosyny. Mam teraz przerwę od bardzo intensywnych sesji grindowania, więc na pewno moje kompletne odmurzenie bardzo im pomoże na Mega Manie 0, prawda? Prawda? W tak zwanym wolnym czasie ostatnio 100% jest Apex Remastery i teraz mam tą przyjemność robić to z czwórką, gdzie bardzo intensywnie trzeba grindować niektóre rzeczy i już czuję, że będę się świetnie bawił. Chociaż wiem, że zaraz przyjdziesz i mi powiesz, że o, nie powinieneś narzekać, bo i tak szybko ci zrobią rzeczy i najgorsze jest to, że pewnie trochę racji w tym ma. Ale w takim szczęście się nie przejmujemy. Boże, za głośno! Czemu jesteś tak głośno? Chyba wiem dlaczego, bo zazwyczaj ściszam to na samym początku streama. A teraz było kompletnie bez dźwięku i nie miałem nawet jak tego zajść. No dobra. No, Arkadia, mam jeden niepełny subtank. Co może pójść nie tak? Jeżeli odpowiedzią jest wszystko, to chyba jest w tym przynajmniej trochę racji. Para. Pa, pa, pa. Nie pamiętam teraz, czy w Neo Arcadii też było ten. Bo jak tak, to to się niepokoję. Znaczy, domyślam się, że odpowiedzią jest, że tutaj jak najbardziej są ten, ale. Tak, ode. Albo jak to woli, dlaczego miałoby nie być? Zwłaszcza, że kojarzę, że bossowie tutaj nie byli jacyś bardzo łatwi, prości i przyjemni? Bo to bodajże były te ulepszone formy Guardianów. Jeżeli mnie pamięć nie myli, o. O baby. No dobrze. Udało mi się w miarę sensownie ten segment przejść. Boję się, biorąc pod uwagę, że to jest Neo Arcadia, to boję się jakoś bardzo skakać. O właśnie, żeby coś tego typu mnie nie spotkało. No to było w miarę łatwe, proste i przyjemne. O, to Devil. Doskonale. Czy ten Devil był łatwiejszy, czy trudniejszy niż ten z tego? Z... Właśnie nie pamiętam, czy ten był jakkolwiek łatwiejszy, trudniejszy niż ten z... O Jezu. Niż ten z jedynki teraz. Ja się teraz wyjebię. Bardzo głupi sposób. A? Jezu. Dobra. To było zdecydowanie zbyt greedy. Ale jakoś poszła racja. Odkładam się. I dostajemy za to ten. Jak poszło? Wystarczająco dobrze. This is fine. Akceptuję takie wyjście. Właśnie nie pamiętałem, powiem szczerze, czy tutaj mamy te. Czy tutaj mamy checkpointy i w ogóle, czy to się liczy jako osobne misje. Najbardziej mnie niepokoi bossarz. Bossarz to jest jeden z tych etapów, które mogę sobie pozwolić, żeby nie zabić się na A. Bo wiem doskonale, jak dobrze mi tam zazwyczaj idzie. Kolejność będzie, jak dobrze pamiętam, Fefni, Lewiatan i Harpuja.
Mam wrażenie, że skalpuję jakoś paskudnie się męczyłem. Mam nadzieję, że nie pamiętam tego aż tak dobrze, jak pamiętam i że po prostu coś mi się miesza. O Boże. Tutaj się bombki. No dobrze. Wow, to było bliskie. To było za bliskie. Pop. Czy ja zrobię ten skok teraz? Wydaje mi się, że mogę go nie zrobić. Teraz powinienem. Jep. Wolnie ryzykować. Zapisałem, spokojnie. Wow. Te skoki były bardzo niebezpieczne dla mojego zdrowia. Da. Na, kurde. Bardziej w dół potrzebuję go ciąć. O, też ten desy. Wow. Wow. Nie podałem jeszcze co widzę. A, za nisko. Za nisko. Tak bym zrobił. No widzicie. Dada. This is fine. Wow. Trochę do góry. Nope. A ja to. Jak to zrobić teraz sensownie? Teoretycznie mógłbym ich jakoś tutaj spróbować detonować pewnie. A, bo... Mać! Jeszcze mi się chyba nie zdarzyło, żebym tylko połówkę rozbił. O, to nie pójdzie dobrze. Dobra. Mamy na ten. Mamy na naukę etapu w takim razie. Podejście. Pierwszy raz to widzę. Mam jakiś... Jakieś wielkie szczęście do robienia rzeczy, które potem ludzie widzą na streamie jako pierwszy, a coś takiego widzę. Niepotrzebnie się cofnąłem. Wydaje mi się, że mogę zrobić ten skok, jak jest jeden bloczek. Bo zawahałem się tutaj, powiem szczerze, i chyba przez to mi nie wyszło, a teraz to na pewno jest do zrobienia. Bo to jest to, co robiłem wcześniej. A? Ostatnio Serik na serce. Coś tam widziałem, bo akurat na teraz byłem tak bardziej słuchając niż oglądając, ale część widziałem. Snajper, kurwa. Dziękuję. To jest opcja taka, jeżeli nie padę nic sensowniejszego nie wymyślę. Okej, tu nic nie ma. Myślałem, że może jakiś śmieszek tam się znajdzie. Ach. Tutaj powinien chcieć uważać, żeby... Znaczy, wiem, że chcę przynajmniej do bossa spróbować dojść dla spróbowania strategii. I w dodatku nie mam jeszcze całego etapu za sobą, a widzę, że tutaj są bardzo śmieszne rzeczy. O Boże. Tu jest lawa. Weźmy sobie tanka na wszelki. I tak robiłem powtórzenie etapu na pewno, więc mogę sobie pozwolić na wyknięcie tanka w takich sytuacjach jak teraz. O Jezu. O Boże. Muszę chyba też jumpować tutaj, a nie zwykłe skoki robić. Zastanawiałem się właśnie, czy tam nie cofnie na początek etapu i niestety tak. Nie spodziewałem się niczego, a i tak się zawiodłem. Czy jakoś tak szedł ten mem?
jest w sumie fajna metoda. Jeżeli by się udało to w miarę konsekwentnie robić. Że zostawiamy sobie platformę, na którą możemy skoczyć. Ach, to jest sam raz. No bo i nie jest sam raz. To jest za nisko. Wejść w diabły. O! Coś tędy sobie. Oj. Za mało. Jep. A Boże. To jest strasznie upierdliwy segment. Od razu lepiej. A? No i chciałbym przynajmniej spróbować ten podejść do Fefnira. To mi chyba nie grozi z takimi HP-kami. Aż by się przydał spin to win tutaj, o jezu. No dobrze, to jeszcze raz. Tym razem będę próbował może zrobić to lepiej, ale ewidentnie mi to nie wyjdzie. Tutaj mam wrażenie, że dash jumpy mogą nie być optymalne. Mimo wszystko. Ja to przez to, jak było napisane, że chcesz zinfiltrować pierwszą strefę, to już miałem takie, czekaj, czy ja na pewno zapisałem? Ale na szczęście w tym wypadku jak najbardziej. No dobra. Mam trochę ogarnięty temat. Mam nadzieję, że tym razem pójdzie lepiej. Cześć, bardzo witam. Ciebie. Przeskakujemy. Ciebie. Nice. To już jest koniec tego segmentu. A, dobra. Hitem. I tak mam w miarę pełne apteczki, więc nie źle. Ja. Ciebie do góry wywalę w ten sposób, co? Yep. A. Coś ten decen jest. O, w miarę! Okej, okay, ale tylko w miarę, bo nie umiem skakać. Pomysł dobry, ale wykonanie zawiodło. Czyli w sumie moja specjalność, chciałoby się rzec. Opla w pomidorową. To nie jest pomidorowa, którą lubię. Za gorąca. A to zdecydowanie. W ogóle. Zawsze miałem ten problem, że Matula krzyczy: młody obiad! Przychodzę na obiad, to jest tak gorące, że tego się jeść nie da. I po cholery ty mnie teraz wołasz. Ta. Ciebie w dół. Nie wiem, czy nie da. O Jezu. Serio? Czy ja mogę ich tak? Nie, nie w ten sposób. Ale tak, w ten sposób już jak najbardziej. Teraz muszę ich jakoś tu ogarnąć. No! Dobrze! Dziękuję. Dobra, teraz muszę ogarnąć, jak się ten segment z podnoszącą się lawą przechodzi w miarę sensownie. Bez umierania. I najlepiej było przy okazji też ogarnąć tego. Jak tutaj się nie dostaje... Marcin? Nie celuj mnie, proszę.
Słychać, ale cicho jest. Okej. Okay. Ja starałem się dać u siebie w miarę cicho, żeby nie ogłuchnąć. A nie jestem w stanie tak naprawdę dużo mocniej podbić tego na tym. Na Streamlapsach. Jeżeli wciąż jest za cicho, to mogę jeszcze pogrzebać. Teraz chyba powinno być ok. Dajcie znać, jeżeli wciąż jest za cicho. Jest bit. Marcin? Biorąc pod uwagę, że nikt wcześniej nie zwracał uwagi, to najlepiej tak sobie. No dobrze, dobrze, rozumiem. Gdzieś to się robiło. Chodzę. Gdzie to się teraz robiło? Bo wiem, że gdzieś były ustawienia do podbijania jakiejś ścieżki konkretnej. Aha. To było w filtrach? Mam wrażenie, że teraz tego pożałuję. Z mojej perspektywy nie ma tragedii. Mam nadzieję, że teraz jest lepiej. Słychać bardzo wyraźnie, no dobrze. Mam nadzieję, że tak w istocie jest. Nie. Za każdym jebanym razem. A teraz? O, tak będzie dobrze. No dobrze. Jeżeli tak będzie dobrze, to bardzo dobrze. Nie, opowiem szczerze, że to nie jest tak, że ja mam jakiś specjalny wgląd na to, więc... o Boże. A, bo... On ma tylko część ciała podatną. Tak, to była rzecz. Chcę przede wszystkim zobaczyć, jakie on ma skilla, czego pod tym względem się muszę bać. Dobra, to się generalnie też jumpuje. Wiem, że powiedziałem, że to się generalnie też jumpuje, ale... No i to zwykłymi szukami też się da to robić. Aczkolwiek powiem szczerze, nie wyobrażam sobie walki z nim tym. Walki z nim za pomocą Cybera. Czyli granie, jeżeli walczy się z nim Bastardem, to jest okej. No tak. Zgodnie z oczekiwaniami ocena jest absolutnie beznadziejna. O Jezu, ja dostałem paskudną ocenę za czas. Mam nadzieję, że to za powtarzanie etapu, a nie za cokolwiek innego. No, albo za użylanie się z tymi blokami przez dość długi czas. A, zobaczymy. Data load. Dobra. Bo te blokki są trochę niewygodne.
Nie jestem w tej chwili pewien, bo nie kojarzę kiedykolwiek próbował. Te bloczki, które się wysadza o ściany, da się jakoś chainrodem? Niszczyć? Znaczy, bardziej kierować. Go fucking bless you. Cześć, witam. Czy dostajesz coś do robienia endgame etapów na oceny? Wydaje mi się, że za poprzedni mogłem dostać, a za ten już niekoniecznie. Bo za poprzedni dostałem X-Skilla jeszcze od Devila. Wiedziałem. Kurwa, wiedziałem. A, jebać mnie. Czy innej sobie muszę niszczyć wszystkie te bloczki? Znaczy, ZO2 generalnie ma dużo dobrych motywów, jak dla mnie. Na pewno jest pod tym względem lepszy od jedynki. Nie wiem, czy od trójki i czwórki. Musiałbym... Jak przejdę trójkę i czwórkę, to będę mógł się lepiej powiedzieć, bo mam wrażenie, że mnie może jakoś nostalgia zrzeć pod tym względem. Powiem tak, jeżeli bierzemy pod uwagę aranżację, to moim zdaniem czwórka jest nad dwójką, ale w soundfoncie gameboyowym czwórka nie ma prawa być gdziekolwiek wysoko. O, to jest bardzo fajne. Na możliwość. Tylko, że fajnie. Okej, już nic kurwa nie mówię, bo chciałem powiedzieć, że pewnie nigdy nie wychodzi. Dobra. Nie no, oryginalnych to tak, sam punkt kompletnie darzy na są tak czwórki. I wydaje mi się, że do tego to nikt się nawet jakoś specjalnie nie będzie kłócił. Goddammit. Okej. Mieściliśmy się. Wow. Dzięki Bogu za możliwość chodzenia po pomidorowej. Wow, 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 spokojnie. Blood. Chyba to jest tylko. Żyćku na żyćku mam wywalone. Mam nadzieję, że teraz nie wywalę w jakiś absolutnie głupi sposób. Łykam tanka. Tak, łykam tanka na etapie, o odchodzi. Przydałaby się jakaś apteczka, nie będę kłamał. Mówisz masz, I guess. Mam wrażenie, że muszę... Te nietoperze też bić. A nie chciałem wchodzić. Goddammit. Wow, wow, wow. No apteczko, czemu mi to robisz? Czy mi wystarczy ataków? Mam nadzieję, jeżeli nie wyjebie się ze skillem jakoś absurdalnie, to powinienem to zrobić? Czyli pewnie tego nie zrobię. Mam elektryczny chip, tak. O. Dobra, spróbujemy odniszczyć te główne łby może. Jezu, mam prawdziwy gracz moment w tym momencie, bo bujam się do uników. Pewnie jest prościutki, o ile jesteś w stanie przeskakiwać rzeczy. To ewidentnie nie jest moją mocną stroną. No.
cześć, Masterku, witam. Właśnie to jest ten problem, że czasami te skoki wychodzą, czasami te skoki kompletnie nie wychodzą. Au. A? One są dość precyzyjne, póki on ma obołby. Te na dole. Jezu! Ja znowu się wyjebię. Albo i nie. O Boże! Za bardzo chciałem go zrobić. Dzięki tobie czuję się, jakbym wrócił się w 13 lat wstecz. No, dla mnie to jest podróż jakiś 10 lat wstecz. Może chciałbyś na początku szybko? Ha. Powiem szczerze, nie czuję się komfortowo podchodząc do tego bota. O, właśnie dlatego. O, zajebiście. O, ja go Saberem biłem. Ja nie potrafię bić Saberem dużych bossów. Jeżeli boss jest większy niż taki standardowy humanoid, to nie potrafię bić bossów Saberem. To jest jedyne, co mam do powiedzenia. Bo zawsze się łapię na tym, że hitbox jest inny niż mi się wydaje, że jest. Ale I guess, że to jest dużo lepsza opcja. I wymagałaby od Dominaiku, żeby pomyśleć o tym wcześniej. A teraz to już chyba nawet go można tutaj Saberem bić. Z tym podejściem Paulena jest coraz gorsza. O, dostałem 0 za przeciwników, to mnie chyba najbardziej niepokoi z tego wszystkiego. Znaczy, u mnie to jest bardziej kwestia, że ja nie czuję się komfortowo z biciem tego typu bossów. Pamiętam, jakie ogromne problemy miałem z golemami w tej grze. Gdzie wydawało mi się, że jestem nie w zasięgu, żeby oberwać, a i tak obrywałem. Za mniej przeciwników wcześniej dostałem. Nie no, więcej miałem przeciwników. Chyba, że masz na myśli inny etap jakiś. W tym etapie wcześniej miałem więcej przeciwników. A? Komandarz mnie pewnego dnia zabije. Oh, god damn it! Najgorsze uczucie, kiedy się dzieje. Ta niska, co? Yep. A, pewnie jest w stanie tak to zrobić. Yep. I teraz stąd wziąć kolegę. No i łatwiutko. Kod najgorszy też nie wiem, jak jest pytanie dużo czasu. Ewidentnie. Więc to nie jest tak, że mogę
jakoś bardzo się nie śpieszyć i zabijać wszystko jak leci. Na pewno tutaj bardzo mocno pominąłem te głupie nietoperze ostatnio. I to mnie mogło dość mocno wejść. Ba. Mam nadzieję, że ten nietoperz mnie jakoś... A nie, on raczej mnie nie udupi, bo on mnie prosto gonił. Nie trafiłem jego. No dobra. Tym razem mam wrażenie, że etap mi poszedł dużo szybciej. I spróbuję znowu go Saberem pobić. O Jezu. Tank. Da. A. Wow. Da. O, powiedzielibyście, że się proszę, nie używając tanka w takiej sytuacji. Nie mielibyście absolutną rację. Jesus. To jest paskudne, jak on bezużyteczny się staje po zniszczeniu sprzętu. O! Byłem blisko leski. Za ten etap. Nie podoba mi się odrobinę to, że zostałem bez jakiegokolwiek ładunku do tanka. A wydaje mi się, że i Lewiatan, i Harpuja nie byli specjalnie przyjemnymi bossami. Harpuja na pewno był paskudny. Ale to nie zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Na razie tempo jest w miarę dobre, w miarę sprawnie idzie, bym powiedział. Potrzebuję zmienić chip na wodne. O, baby. To są moje ulubione segmenty. Takie fajne lodowe. Jedu! Dobra. Co oni mają przez to na myśli? Z tymi lodowymi bloczkami. Bo to wyglądało tak, jakby oni czegoś dla mnie z nimi oczekiwali. Na pewno oczekiwaliby, że będę trafiał przeciwników. To jest dla mnie ewidentnie dzisiaj niewykonalne. I absolutnie nie podoba mi się, że te piesewy spadają na dół. Nie zgadnę tutaj absolutnie... A nie, tutaj jesteś. Przyćku. Nawet nie zgadnąłem, bez umierania. That's a new one for me. Boss jakiś... Nie. A? Czego się da? Nie. No, ale spadnie sobie prosto. Zastanawiam się po cholerę, co te kolce. Po bokach. Znaczy to jest dosłownie takie, w jakim świecie gard nie wpada.
I tak wiem, że to jest proszenie się o absolutną wyjebkę prosto w kolce. Albo na przykład tutaj. No dobrze. Okej, okay, to dziwo nie było kolców. Czy to się da iść górą? Nie, czyli to trzeba zejść. To był dłuższy skok niż myślałem, a ma wrażenie, że mi dasz jump nie wszedł. I to jeszcze mnie cofa na początek? O, jezus. To za paskudny etap. Wyobraźcie sobie mieć checkpointy w swoich etapach. A myślisz, że przy końcem. A propos checkpointów, ej. No, Unlimited było paskudne, jeżeli chodzi o checkpointy, to prawda. Mam nadzieję, że podogło, że Gani odpowiada mnie, że będę zabijał te gnojki. Aż nie dziwię się, jeżeli to jest magane do dobrej oceny. Oczekuję doskonale. Na razie i tak mam większy problem pod tytułem poślizgi. Yep. To nie jest takie trudne, jak się to aż się robi. What did I mean by this? I think farm jest bardzo dobra. Okej, to już koniec etapu. Przecież byłem dość blisko. To ja właśnie zrobiłem. Czy będzie pijany, czy nie spełna pijaństwa? Moment, fight me, Zero. Potem wszedłem do etapu Yokumena i to był moment, gdzie uznałem, że mam pasy. Nie dziwię się. Okej, okay, coś ty robiła. Gdzie ty masz hitbox? Czy ona ma hitbox do to, nie tylko na obie? No dobrze. Zobaczmy. Dracula's hitbox, I know, right? Tak, ale. Czyli to chyba trzeba dash jumpem robić? Wow. Wow. To byłoby. Na jakiej wysokości ona skacze? To mnie zastanawia. Okej, dobra. To to widzę. Tu są smoki. Smoki się... A, po smokach można było tutaj po prostu uniknąć ataku. Dobra. O! Nie pamiętałem, żeby ten boss był trudny, bo ten boss nie jest trudny. Właśnie w tym rzecz. Jak już mówiłem, ten boss nie jest trudny. To, że dostałem teraz chujowe oceny za Riftaj, to już zupełnie inna sprawa. I oczywiście enemy 2 punkty. Ja pierdolę!
I want to fucking die! Czyli trzeba będzie dosłownie wszystko zabijać w tych etapach. Jezu. Boss nie jest trudny, etap jest trudny. Edge boy, I know a light. Nie rozumiem czegoś. Czego nie rozumiesz, Macinie? W poprzednim etapie testowałeś jak miałeś A. A w ten tak się czułeś na A. To jest coś, na co Patryk też zwracał uwagę wcześniej. Że w Mega Manie 0-2 ocena, którą dostajemy na koniec etapu, jest średnią z punktów, które mamy ze wszystkich etapów. Czyli jeżeli do tej pory dostawaliśmy tam, nie wiem, 90, 90, 85, 90, 90, teraz dostanę 60, to wciąż mi zaliczy jako średnią te 80 kilka punktów, które wystarczą na A. I dlatego też wcześniej mówiłem, że ostatniego etapu nie ma chuja nawet nie iście, żebym robił na właściwe A, bo wiem doskonale, jak zjebany jest Yggdrasil. Yggdrasil to absolutne pakutwo. Myślałem, że sama ocena... Nie, to tak nie działa, nie w tej grze. A dobra, to oznacza, że musimy niszczyć każdego tego jebanego Mario Knight'a. Banger tam leci. Znaczy, nie wiem, mi jakoś ten utwór średnio pasuje w soundfoncie. Ja pierdolę. W soundfoncie z GBA. Jakby daj mi jakieś te. Daj mi jakieś wersje zaaranżowane, spoko. Ale takiego najzwyczajniejszego Yggdrasila jakoś bardzo nie lubię. Jest za bardzo jakiś taki tłumiony, wietrzony. Pa pa pa. Pa pa pa. Pa 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 pa. Dobra, to teraz zasadnicze pytanie. Jak ja właściwie mam zabijać te gówna? Okej, już nie dostałem. Dobra, stanę za tą misję, rozumiem. Ojo! No chodź, pobawimy się. A, on nie chciał do mnie przejść, rozumiem. No właśnie to jest to, co mówię, że nienawidzę swojego życia. Nienawidzę też lodowych etapów w Zero. Jezu Chryste. Komedii timingi w ogóle. Nie, na przykład to, jak jest dostosowany lód w 0-2 jest paskudne przez to, jak absolutnie powoli rozpędza się 0. Mam wrażenie, że nawet w X-ach, gdzie też były lodowe mechaniki, to nie było aż tak paskudne, bo wciąż chyba... W X-ach chyba wciąż dało się zajeść dasz jumpa z miejsca. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jest jeden lodowy etap, który nie jest spiedony. Nawet nie jestem pewien, o którym teraz mówisz. To chyba bardzo dobrze świadczy. Przynajmniej do mnie przejdzie. Op. Rozumiem. Ej, już wiem, w czym problem. Jakby się ktoś pytał, dlaczego zmieniam na lodowy, bo typ shotgun jest bardzo fajny.
kartem grasz... Jump Jump Slide Sliding BD. Nie, no to nie jest nawet w połowie tak jak Jump Jump Slide Slide. No i Athena ujebana, stary. No chodź. Okej, rozumiem. Boże, ale ci przeciwnicy są paskudni. Dlaczego nie mam bardzo dużo dobrych motywów tak chyba? No dobrze. Nawet bym się nie dziwił, gdyby tam nie wrzuciło w kolce TBH. Okej, to muszę pamiętać, że muszę się spędzić. Rybka do ujebania, żyćku do wzięcia, nie wiem po chuj, ale do wzięcia. Mam wrażenie, że pniąk mi zabraknie oceny za przeciwników, to mnie najbardziej boli. No ale dobra, wiem już, żeby z lewiatem walczyć z Shaberem, to na pewno. Zwłaszcza, że pomaga mi to widzieć, gdzie ona jest i jakie etapy... etapy? Ataki robi. Ta? Hello? Oj. O, nie przynajmniej skakałem. Ona jest tutaj stanę. Yep. Tak. Oj. Nie, dobrze. This is fine. To test. Ach. To jest ten atak. I ona jest z drugiej strony. Nice. To było trochę lucky, nie będę kłamał. To jest ten atak. I podoba cię. Mam nadzieję, że nie ujebie mi punktu za przeciwników za bardzo. Zobaczmy. A, tym razem 13. 13, 13 punktów. No i takie oceny tutaj lubię. Lightning Edge Boy. No to jest Edge Boyem. The Edge is the voice. Dobrze, że nie jestem Edgy Poo. Bo wtedy wiek to by wystawiał mi oceny. I nie świadczyłoby to absolutnie dobrze o tym. A do punktów i czytko. To może mieć sens. Aczkolwiek byłoby to paskudne w etapach z checkpointami. Stara to chyba. Oj, tak. No dobra. Harpuja. Kurwa. Harpoja miał paskudny etap, bo kojarzy był paskudnym bossem. Etap nie. To tyle dobrze. Zaraz się przekonamy na... Okej, już kwestionuję, czy etap nie jest paskudny. Goddammit. Gdziekolwiek to te paskudne elektryczne blokady, to nie powiem ci, że to jest dobry etap. Tak, Kai, teraz tak po mnie widać? To coś jest, ale to tylko kryształy, więc whatever. Jest też mój rychły zgon najwyraźniej.
Man. Przydałaby się apteczka jakaś. No i w sumie to tak przypomina nie World School, tak jak o tym myślisz. Czy ja pojedę ten cheezowany przez grę? Dobra, zaczekam. Żeby na spokojnie to zrobić. Znowu zaczekam. O-o. Dobra, this is fine. This is fine. Bo jest duża apteczka. Jeszcze raz zaczekam. Zdążę. Nice. I tak nie zdziwię się, jeżeli dostanę pole ujemnych punktów za tych, za przeciwników w tym etapie. I to mnie niepokoi odrobinę. O Boże. Dostałem duża apteczka, ja ją chcę. O, nice, ich się da niczyć. Fajnie to wyglądało, że niby już uniknąłem, ale... Nope. No dobra, spróbujmy... Nie ten żywią. Czym ty byłeś? Czy tutaj dało się spaść? O Boże, tu się dało spaść. Okej, okay, już wiem, czy ten boss będzie paskudny. Złota zasada, jeżeli da się spać w planszy, to znaczy, że boss jest paskudny. Zwłaszcza, jeżeli jest to boss wiatrowy. To ja hejciłbym tego mena? Nie. Jada, jada. U Benemena można tylko w końcu spać. Harpuja, nie! Tylko kolce paść. Nie, ja nie mogę! Ja nie mogę! Muszę dać się zmienić tą wielką paskudną formę, która spuści mi w pierdol! Sig. Oj. Ladady. A? Nie trafiłem, to ciekawe. Ale to było akceptowalne. Zależnie od oceny. Easy. Zignorujmy na chwilę to, że spierdoliłem jakieś dwa użycia subtanka. Znaczy, w sensie, że zjadłem dwa użycia subtanka, w tym sensie. Ale poza tym nie było źle. Dobra, i tak jak mówiłem na wstępie, Yggdrasila nie mam zamiaru robić na A. Tutaj mogę sobie pozwolić na zużycie wszystkich żyć, dostać ocenę literalnie 20... Nie, dobra, 35 za elfy i za zrobienie misji. Jeżeli tutaj się w ogóle misję, ocenę dostaje za misję. Bo nigdy nie umiem postaczy w zerach.
Chyba jedziecie w tym roku. No, tak, my już mam bilet kupiony. No dobra, czas na zdecydowanie za dużej ilości kolców, jeżeli mnie panie się myli. O mój Boże, ile apteczek. Ja bardzo pożałuję w tym etapie nie wzięcie tego drugiego heptanka u Żabola. Pewnie bardzo, prawda? Kupiłem bilety jako drugi twojej w kraju. Pierwszym był ten. Pierwszym był Ticketman. Oj. No dobra, pierwszy botaż. Pierwszy botaż? A, ja to może trochę wcisnąć. To jest pierwszy. O, ja pierdolę, nie ma to jak dobrze zacząć. Jest dużo botów, od których mógłbym chcieć zacząć, ale Fenik nie jest jednym z nich. Holy shit, nienawidzę Feniksa. O Boże! I tutaj nie ma gdzie się chować! Guys! Ale to mi się udało. Kind of. O, dziwo mi się udało. Tak naprawdę jakbym nie użył tego tanka. Znaczy ja wiem jedno, w tym etapie dostanę za obrażenia ocenę 0 i to nie jest negocjowalne. Dobra, z tobą też nie umiem walczyć. Moja standardowa walka z wężem to jest dosłownie zaspanowanie go na śmierć. I potem żałowanie swojej dywizji. Nie kuś ten koncert BFF9. Ja liczę na to, że do koncertu przejdę 9 i będę miał jakieś bardziej emocjonalne spojrzenie na tę muzykę. Pinki, kiedy Koltadia? No chyba właśnie nie jestem. No dobra, ogień. Dobra, to był ten atak. Czy on tak na serio? Ale darmowy tank, I guess. Do września jeszcze masz czas. No, na pewno, zwłaszcza, że jestem już bliżej końca niż początku Pixeli Masteru. Tak naprawdę w tej chwili zostało mi dokończyć czwórkę. I to tak dokończyć, bo jedyne co z takich trudniejszych rzeczy to wyfarmienie Pinktaila z flanów. A Shin mi świadkiem, że mam absolutnie idiotycznego farta do random dropu. Weź mnie strzał, please. Zasługuję na każdy stinki cheat, jaki istnieje. I nie jestem pewien, czy mówiłem tu o sobie, czy o grze. Dosłownie kilkanaście.
Cieja. No, come on. Jeszcze duża apteczka. To za to oliewany. Dobra. Dobra. Zawsze mam problem z tego typu zabinanie takiego przeklętego powodu. No mi został pan te... O, ja pierdo... Nie, ja sobie przypomniałem, kto mi został. O, ja pierdolę. Najgorszy boss w historii Mega Manów mi został. I muszę zmienić żywioł. Najlepiej na brak. Przestań stać, przestań stać, przestań stać. Przestań stać! Tak, tak, tak. Tak, tak. No właśnie myślę o braciach pierdolę w tym momencie, że najgorszy było. A, to było w miarę przyzwoite. Jezu, przecież ja... Ja sobie właśnie zdałem sprawę, że ja mam szansę nie zrobić braci pierdolet na całym tanku. I jak na złość pójdę do nich ostatnich, ej? No dobrze. No dobrze. Może jednak pojechać na tego tanka. For the sake of my own mental sanity. Co? Gdzie ty kurwa jesteś, że cię nie widzę? Właśnie ja mam wrażenie, że ostatnio tamte oszło mi dużo lepiej, jak się tym biłem w właściwym etapie. I to mnie najbardziej przeraża tym wszystkim. Aaaa, no dobra, czas na braci pierdolec. Jak ja ich kurwa nienawidzę. And I want to fucking die. Yeah, brother, yeah. A, bo ci tak lubię olej. O mój Boże. Wait, what? Ja tej walki nie zrobię. Yep. Jesus. Nienawidzę tej walki. Ja mówię, że jej nie zrobię na pełnym tanku.
Gdzie idę? Jezu! Nie chcesz po drugie... Gdzie mam iść po drugie? Gdzie ja mam nie iść po drugie latanka? Jeżeli dobrze pamiętam, to... Teraz nie mogę iść po... W ogóle tego. Po leczenie już. Drugi tank nie jest bezelfowy. Nie, drugi tank jest u tego. Znaczy inaczej, drugi tank jest u żabola, a misji nie można powtarzać. Chyba. Right? Można. What? Można? Jezu, kocham ten. Do etapów. Nie, wydawało mi się, że jak próbowałem wrócić, to się nie dało. Chyba że dosłownie wychodzą z bazy do poporu. Nie, słuchajcie, nauczę się tej walki, prawda? Królew. Come on! Jak się tego unika? Okej, już widzę. Chyba. Ale nie w ten sposób. Jezus. Jezu. Ja bym nie wytrzymał bez śniadania, no. Więc nie jestem pewien, czy powiedzieć, że podziwiam, że ty jesteś w stanie, czy kwestionować, że sobie to robisz. Jezu, ja z samym jednym szukolem miałem problem, a z dwoma to jest... masakra. Jezu! Ty! Kupię trochę. No dobrze. Byłem naiwny, myślałem, że może da się ich strzelić, jak wykonują ten atak. Oglądanie z tyma kolegi. Ja dlatego miałem na dzisiaj budzik ustawiony i tak wstałem o 7. Tak, człowiek, który ma na drugą zmianę, wstaje o 7 rano, nie kwestionujcie. Ja nie lubię śniadania. Ja nie funkcjonuję, jeżeli nie jestem śniadania. Nie, to czemu jego się nie da zaatakować w ogóle w tym czasie? To jest paskudne. Zaraz, tam.
Jadłem z samego na się zjeść pierwszy osierek, nie później niż godzinę po wstaniu. No ja się staram na tyle, na ile mi tabletki pozwalają, a tabletki pozwalają mi w ciągu... żeby nie skłamać, w ciągu pół godziny. Więc zazwyczaj, jeżeli jestem taki teraz... Czemu ja sam wyszedłem? I mi coś podświadomie mnie ciągnęło, żeby iść po Cyberpunka. Nie, nie zrobię tego. No, zazwyczaj jak jestem taki teraz na drugiej zmianie, to po prostu rano pierwsze co robię, to biorę tabletkę i idę na zakupy. Tak, żeby mieć na spokojnie co zjeść. Good one? Why do you hate yourself? Ja po prostu wierzę w... Wierzę w resztki twojej kompetencji. I że uda mi się to zrobić na jednym tanku. Podkreślam, że mówię tu o resztkach swojej kompetencji. No i wszystkie najpierw mam pierwszy boss cały do przerobienia. A propos nienawiści do samego siebie. Elden Ring przedeś na jednym. What? Tutaj właśnie robię. Dobra, nice. Dobra, młoda. Tak, goddammit. Dobra, teraz przeczekam ognie piekielne. Nice. Powinienem go ciachać jako Nobita, tak. Ze twojej strony. God damn it. Aj. No! Kolega mnie memuje. Uznałem, że jeżeli się w takim stanie wyjebie, to nie zasługuje na cokolwiek. Dlatego nie łykałem tanka. Czy ja chcę udawać się, że umiem grać tym razem? Nah. No może. Okej, najwyraźniej nie. Dziękuję. Ale to poszło... Poszło sprawniej niż ostatnio, jeżeli chodzi o ilość przyjętych obrażeń. Nie powiem, że poszło szybciej, ale poszło sprawniej, to na pewno. Domyślam się, że ktoś powie Kirishu i w ogóle. I będziecie mieli rację, jak to powiecie. Ale... Kompletnie nie umiem w bossrushe w Zero Collection. Szeroko pojętym. Tak. O Boże, to na niego aż tak działa. Ops. Zasadziłem. O tak. Dawało się, że powinien dostać. Ja się nie powiem, bo nie jest... Znaczy, ja sobie zdaję sprawę, że to jest Kirishu, więc to nawet nie jest tak, że to jest jakiś... Kłamstwo czy coś?
Po prostu... nie wiem. Mam okropny problem z bossami w Zerach i ZXR. O, platformowe rzeczy robisz dobrze, to znaczy, że jesteś dobrym graczem platformówki, jest prawdopodobnie w tej wersji. Kwestionuję, że on mnie nie trafił, by the way. No dobra, fajnie by było zacząć od tego, że to nie jest leczenie pierdolec. Żeby odnaleźć sobie hapeki. Więc chyba zacznę od żabola i potem pójdę do braci pierdolec. Giera. Dab. Bąk. Gdzie są małe żabki? Najefektywniejszą metodą walczenia z żabolem jest chyba mimo wszystko ten typ slash. Bąk. Powinien ładować cyber na ten atak. Nie wiem, czemu tego nie robię. Właśnie. Zdążę? Nice. Perfekt. Tym razem się uda Clueless. Yeah, brother, yeah! Ups. A, tym razem dashuję i nie próbuję go w tym atakować. Dobra, tego raz oberwę. Ale raz. Au. Nie! No! A, to jest fajny atak. To jest chujowy atak. Nie ma HP. Na przeżycie tego. Oh, come on! No, skurwysyny. Czemu to mnie jeszcze trafiło? No, wy sobie narujecie! Aż ten boss jest kurwa zjebany. Jesus. Zaraz odpalę X7 do odtestowania się. Tak, powiedziałem to. A o to chodzi? Jesus,
Nie, która część tego, co się właśnie wydarzyło, była najbardziej frustrująca? Jakby ja doskonale pamiętałem, że oni mają ten samobójczy atak. I byłem pewien, że go przeskoczyłem. Czemu przejdę najpierw tutaj? I have no idea. Jest nagle taki prosty, jeżeli włączą swoją jedyną szarą komórkę, która mi jeszcze pozostała po braciach pierdolec. Pomocy. Spróbuję tę walkę zajść szybko. Niech stracę. Wiedziałem. Jak bym jeszcze żywy odmienił? Idzie nieźle, no zajebiście, nawet niech też wie, co się wydarzyło. Aj, zabij mnie, kurwa. Okej. Jak już mówiłem, na bossaczu nie zależy mi na ocenie, mam wyjebane. To jest takie, z jednej strony wiem, że Saber zadaje mu więcej, z drugiej strony Buster pozwala mi go atakować częściej. I zawsze mam dylemat, czego używać przez to. Bo to na przykład mogę spokojnie Busterem skontować. Oh, come on. Czego z Saberem wolę nie ryzykować. Fucking go. To mnie jest takiego. Jesus. Thanks. Frustrujące. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że jak przejdę do Z3, to będę miał dopiero narzekanie na frustrujących bossów. Jezu, Qubit. Jak tylko przypomina sobie o istnieniu Qubit, to ktoś we mnie umiera w siadeczku. Zwłaszcza jeżeli ktoś chce flankować ten etap. Sankowanie pobito, kompletna katastrofa.
Znaczy ja pamiętam, że ja tankowałem na tutaj, nie, bo 03 też chyba tankowałem, nie? Poza Foxter. Chyba tak mi się wydaje, że byli łatwi, ale też pewnie nie jestem. Jeżeli znowu stanie się to samo co ostatnio, to naprawdę wyłączę tego. I teraz będę musiał jeszcze cały ten jebany atak przeczekać. Ja pierdolę. God fucking bless Mega Man Zero. O, a tym razem przeskoczyłem. Mam wrażenie, że ostatnio zrobiłem dokładnie to samo. Pejot sól. Dajcie mi nowa sztanka. Jezu, żabo to taki łatwy i przyjemny boss. Zwłaszcza jeżeli nie da mu się wpierdolić żadnych tych śmieszków. Straciłem nie ostatnie życie, ale nie podchodzę do nich bez tanka. I co gorsze, byłem pewien, że ja przeskoczyłem tamten atak wtedy. To gdzie on jest, że te pociski nie trafiają? Strasznie dziwnie to wyglądało. No dobra, bosser za mną, I guess. Jeszcze tylko kawałek na odpajkadi. Oh god. MLP, o tym nie chciałem pamiętać. To trzeba przeskoczyć, do jumpem. Yep. Yep.
God bless Neospycadia. I czy że może jakaś siateczka mi dopną? A dobra, tam jest. I chyba mam pełnego tanka, mam pełnego tanka. Mam też 5 żyć, więc mogę dawać się bizo. Tutaj mam 5, ej? 4, 3, 2, 1, 0, 5 żyć. Mam ochotę powiedzieć, że spróbuję dojść do Dark Elfa bez używania tanka przez te 5 żyć. Bo wydaje mi się, że Elpizo sam w sobie nie był specjalnie trudny. Wydaje mi się, podkreślam, więc pewnie on wyprowadzi mnie z tego błędu. X, nie. Dobra robota, Elpizo, zjebałeś. W końcu ktoś zabił X-a, czy nie? Czymś mi się kojarzy ten sprite Dark Elf, ale nie pamiętam z czym. W sensie, że ktoś miał taki podobny temat, że to jest kuleczka i od tego odchodzące takie kuleczko z skrzydełka. To mi dają rankę Edgy Boy. Pójść na tego Edgy Boya. Nie, nie zgadzam się na świat bez ludzi. A co? Chyba. Jak się z tobą walczyło? Na pewno nie tak. Gdzie ty jesteś? O. Halo? Ja mam muszę stać jednak bliżej niego do Dobina. Albo przynajmniej prowadź go z tej balance side z dystansu. Elpidos nie miał tak chujowego motywu przecież. A ja to w ogóle. Hej, hej, hej. Przynajmniej nie każą mi powtarzać kapcanki. To już jest duży plus. Mam wrażenie, że to nie jest kwestia hejtenia motywu, tylko hejtenia jakości, które jest. Jezu, zaraz tu ma zasięg. Tam jest na niego wraca. Hej. O mój Boże.
Nie podoba mi się to, jak ta walka wygląda póki co. O, come on. Przez ten atak, w którym on tak szarżuje, to boję się być na tym samym ekranie, co mam trochę. Bo mam wrażenie, że nie zdążę przed nim uciec. Zajebiście. Wiecie co? Oj mi dupę. O, na apteczki może dostawać. To fajna rzecz. Nie, więcej mocy. Druga faza będzie łatwiejsza. Nie, bo nie pamiętam, jak się z nią walczy. Unless. Co ty robisz? A, tylko się trochę czujesz. Co on tu miał przez to na myśli? Bo chyba nie rozumiem. O, oh yes! Dostałem nową formę! Jestem pewien, że bardzo mi się jeszcze przyda! Królest. Ja? Nie, nie ty. Pamiętam, się zawsze po ostatniej etapie dostaje. Znaczy zawsze, czy zawsze za A? Mroczny elf nie jest zły, to tylko ludzie, którzy ją wykorzystują. Tak, mroczny elfie? Czy tylko chciałaś się przywitać? Rozumiem, to spierdalaj. I wzięła sobie moje słowa do serca. I teraz twoje ciało zostało zniszczone. Co ty jeszcze robisz? Doktor Vile? A kto to? Czy to jakiś doktor Wiley? To na pewno nie ma żadnego związku. Czy to kogoś miało tą wersję ze wspaniałym wokalem, który brzmi paskudnie przez jakość dźwiękową? Chyba nie. Bo wiem, że słyszałem kiedyś wersję, która miała 8-bitowy wokal i mnie to... Znaczy 16-bitowy bardziej. Wokal i paskudnie to brzmiało.
No, także w dużym skrócie Mega Man Zero 2 na pewno jest lepszy, ale mój święty Boże, wypierdolcie lodowe mechaniki z tej gry. To jedyne o co proszę. To dosłownie jedyne o co proszę. I w sumie lubię też fakt, że po tym już nie ma tych mechanik levelowania swoich broni. Zwłaszcza brak możliwości ładowania Sabera slash Bustera i przez to używania żywiołów. To jest jakaś pomyłka? I to jeszcze w grze, w której X-Skille się dostaje i są one zależnie od żywiołów. No dobra, generalnie powiem tak, nie planuję już dzisiaj zaczynać 03. Wydaje mi się, że po prostu w następny poniedziałek sobie wstępnie zaczniemy 03. A w sobotę normalnie ten SMT będzie. Wojtka w grze na Game Boya. I can't. I literally can't. To jest już wyższy poziom. Nie będę kłamał. Te głosy byłyby tak... Znaczy byłyby... Te głosy są tak zdeformowane, że... Wydaje mi się, że można by... wziąć... Nie powiem, że przypadkowo osoby z ulicy, ale... Byle koło kto się fachowo tym zajmuje. Znaczy... Zgodzę się, jak na GBA brzmiło bardzo dobrze, ale... Na ile to jest komplement? Duży. Bo to wciąż brzmienie z GBA. Bardziej o to mi chodzi. Ej, cisz. Kto z kim przestaje? Nie miałem na myśli Ciebie, Marcinie. Spokojnie. Staram się być mniejszym hejterem. Ja mam wrażenie, że nawet jeżeli się staram, to koniec końców łatwiej mi jakoś przychodzi mówienie gorszych rzeczy na czegoś, aniżeli bardziej pozytywów. To jest prosto z GBA. Wydaje mi się, że Zero Collection może mieć nieco lepszą jakość, ale... Nie jest ona na tyle duża, żeby zwracać na to specjalnie uwagę. Team Before All, pogląd na GBA, to zobaczysz różnicę. I najgorsze jest to, że pewnie macie rację. Anyway, tak jak mówię, na dziś to będzie na tyle. Widzimy się w sobotę na SMT i w poniedziałek, jeżeli się nic nie zmieni, to zaraz zelszę. Także zatrzymaj się, po. Cześć.